Matematyka jest królową nauk, twierdził Jan Śniadecki i trudno znaleźć argumenty przeciwstawiające się tej tezie. Tymczasem nauczanie matematyki w polskich szkołach pozostawia wiele do życzenia. To główny wniosek Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała wyniki nauczania tego przedmiotu w polskich szkołach. W latach 2015-2017 średnio co szósty uczeń nie zdał matury z tego przedmiotu. Aż 42% uczniów kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych miało na świadectwach z matematyki tylko ocenę dopuszczającą. W polskich gimnazjach takich uczniów było 23%, a w podstawówkach 10%. Na skandalicznie niski poziom wskazują również inne dane. Na przykład liczba uczniów powtarzających klasę, aż 61% wszystkich drugorocznych w szkołach ponadgimnazjalnych i aż 70% w gimnazjach i szkołach podstawowych zostało na drugi rok w tej samej klasie właśnie z powodu matematyki. Zdaniem NIK główną przyczyną niepowodzeń polskich uczniów są wady procesu nauczania matematyki. Według opinii eksperta, profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, więcej niż połowa dzieci polskich przed rozpoczęciem szkolnej edukacji wykazuje się uzdolnieniami do nauki matematyki, a co czwarte wysokim stopniem zadatków takich uzdolnień. Po kilku miesiącach nauki w szkole większość tych dzieci przestaje manifestować swoje znakomite możliwości umysłowe. Powodem jest spychanie tych dzieci do poziomu przeciętnych uczniów. W następnych latach szkolnej edukacji tendencja ta nasila się do tego stopnia, że tylko dwoje, troje starszych uczniów w klasie wykazuje się uzdolnieniami matematycznymi. Dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych z wielkim trudem dostosowują się do wzorca przeciętnego ucznia ze względu na cechy swojego umysłu i na to, co już wiedzą i potrafią z matematyki. Dzieci te są przez nauczycieli pouczane, nadmiernie strofowane i przywoływane do porządku. Na dodatek rodzice uzdolnionych dzieci z reguły podtrzymują stanowisko nauczyciela i przymuszają je do tego, aby były w szkole grzeczne, a więc przeciętne. Efektem tej zmasowanej presji społecznej jest to, że uzdolnione matematycznie dzieci już po kilku miesiącach nauki w szkole przestają manifestować swoje znakomite możliwości umysłowe. Kontrola przeprowadzona w 20 szkołach i badania ankietowe potwierdzają, że pomimo iż uczniowie posiadają zróżnicowaną wiedzę i umiejętności, zdecydowana większość szkół nie dzieli klas na grupy w zależności od umiejętności matematycznych. A tak już się dzieje w przypadku nauki języków obcych i efekty widać gołym okiem. W 2015 roku średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki wyniósł 55%, a z języka angielskiego 77%. Zdawalność odpowiednio 82% i 97%. Drugą bolączką polskich szkół jest także to, że nauczyciele nie dostosowują zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów. W kontekście zebranych wyników matury, rezultatów badań kwestionariuszowych, a także doświadczeń innych krajów, w których nie wprowadzono obligatoryjnego egzaminu z matematyki, a które plasują się wysoko w badaniach międzynarodowych obejmujących przedmioty ścisłe, na przykład w Finlandii, w ocenie NIK należy rozważyć obecny status egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Formułując ten nowy na polskim obszarze edukacji wniosek, Najwyższa Izba Kontroli przypomina jednocześnie, że nie można wskazać, że obowiązkowy dla wszystkich uczniów egzamin maturalny z matematyki ma bezpośredni wpływ na miejsce danego państwa w rankingu innowacyjności gospodarki.